Dzisiaj ze mną najładniejszy z dotychczasowych gości Rozmów na Szczycie, Joanna Brombosz, prezes zarządu spółki Alter Business. Witam. Naturalnie to nie wyłącznie urok osobisty Joanny spowodował, że zwabiłem ją przed kamerę, ale przede wszystkim fakt, że dowodzi ona, zarządza, udziela się redakcyjnie w medium marketingu sieciowego, który wielu z was zna. Jest to portal, jest to znakomity magazyn. No i cóż, Joanna zainteresowała się i jej redaktorki firmą Callway ostatnimi czasy. Postrzeżono w rankingu MLM, jak kiedyś nazywała się spółka Alter Business i jej media, postrzeżono Bernarda Jastrzębskiego, moją skromną osobę, nawet Krysię Derbin, naszą menedżerkę. Ostatnimi czasy w mediach Joanny pojawiają się kolejne artykuły o Callway. Nie sposób było nie zaprosić redaktorkę tak pokrzydnego portalu, tak pokrzydnego magazynu przed naszymi kamerami. Joanna, co sprawiło, że wybrałaś sobie takie dziennikarstwo, taki biznes? Co cię fascynuje w MLM-ie? Dlaczego o nas piszesz, o nas mówisz? No cóż, w MLM-ie fascynuje mnie taka w zasadzie bardzo prosta rzecz, a mianowicie kiedy człowiek pracuje, to firma mu płaci, a kiedy człowiek udaje, że pracuje, to firma udaje, że mu płaci, prawda? Więc tutaj sprawa jest bardzo klarowna i czysta. Jeśli się robi swoje, to się zarabia pieniądze. Zarabia się tyle, na ile się zasłuży. Dlatego w MLM-ie podoba mi się ta przejrzystość warunków. No, stąd też powstał później pomysł na portal internetowy skierowany do tej branży. Sama się nią kiedyś zajmowałam. Sama budowałam struktury sprzedażowe. I tak poznałam mojego wspólnika i wspólnie postanowiliśmy założyć portal internetowy oraz czasopismo branżowe i zrobić coś dobrego dla marketingu sieciowego. Czyli pisać pozytywnie o marketingu sieciowym, przyciągnąć do niego jak najwięcej ludzi, zainteresować marketingiem sieciowym jak najwięcej osób, które no jeszcze nigdy nie miały z nim nic wspólnego. I edukować tych ludzi, którzy już działają w marketingu sieciowym, pomagać im po prostu zdobywać coraz to wyższe pozycje w firmach, pomagać im się rozwijać, pomagać im zarabiać pieniądze. Także no stąd w ogóle powstała cała idea i tak działamy. No i działacie. Robicie dobrą robotę. Powiedz mi coś, co przyciągnie dystrybutorów, menedżerów, uczestników sieci Callway do waszego medium. Czym zachęcisz nas, Callwayowców, żebyśmy częściej zachodzili na portal Alter Business, żebyśmy nabywali wasz magazyn? Po pierwsze i najważniejsze, piszemy o firmie Callway. Okej. Okay. Po drugie, publikujemy wiele artykułów szkoleniowych, publikujemy wiele bardzo interesujących treści, które pomogą wszystkim Callwayowcom rozwinąć swoje struktury. Dzięki temu, że będą czytać nasze treści, czytać nasz magazyn, czytać te wszystkie treści szkoleniowe, szkolić się razem z nami, na pewno pomoże im to w rozwoju ich biznesu. No i myślę, że to jest podstawowa rzecz, która ich zachęci, prawda? No i ostatnimi czasy wspomagacie naszą kampanię, która zmierza do dobrej inauguracji projektu Callway International. Dokładnie. Za co jesteśmy wdzięczni. Dobra robota. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.